Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Kingdom Red Castle. Z tej strony Kypsarik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać smoka i wikingów, także nasza obrona powoli już jest jakkolwiek efektywna. Oczywiście za 3 lata będzie kolejny atak wikingów, ale tak, powoli zaczęliśmy robić projekt naszego miasta, mianowicie mury obronne, które powoli będą tutaj powstawać w tym miejscu, które będą otaczały ten cały obszar, czyli jakoś tak i tak troszeczkę tak też. No i oczywiście dalsza rozbudowa naszego miasta, już pojawił się ten najlepszy budynek mieszkalny, jaki jest dostępny w tej grze, czyli posiadłość różni się tym, oprócz że ma dużo mieszkańców, to jeszcze dodatkowo są większe wpływy od podatków, także są większe tutaj dochody. Inna sprawa to oczywiście mamy problem ze zdrowiem, bo nasza klinika, która tutaj znajduje się, jest oczywiście przepełniona, więc zdrowie tutaj spadło, więc będziemy musieli to poprawić na pewno. A w dzisiejszym odcinku to na pewno ogarniemy tutaj produkcję żelaza, aby zaczynać wyprodukować te narzędzia. Jak nie narzędzia, to jeszcze uzbrojenie dla naszych żołnierzy, którzy będziemy mieli wkrótce. No i też oczywiście powstał cmentarz po serii właśnie śmieci naszych obywateli. Jak nie śmieci obywateli, to jeszcze powstało zaraza. Wybuch epidemii mieliśmy tutaj. No ale teraz oczywiście sytuacja została poprawiona, więc jakkolwiek już jest dobrze. A ja zanim oczywiście tutaj włączę ten czas, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także jak zostawiliście już tutaj łapkę w górę i komentarz, no i oczywiście suba i dzwoneczek, to ja już mogę włączyć ten czas. Także sobie go włączamy. Jak widzicie, tutaj mamy muren, który pomaga w tym zakresie, że nasze pole uprawne tutaj są wiele bardziej efektywne. I pewnie nam dalej brakuje pracowników, no oczywiście, że brakuje nam pracowników. Mamy ich mniej, więc musimy troszeczkę poczekać. Ale chyba w pierwszej kolejności, co ja dzisiaj zrobię, już tak na sam dobry początek tego odcinka, to zbudujemy kolejną klinikę, która powstanie tutaj. Także tak to my poprawimy teraz to zdrowie. Druga sprawa, co zrobimy, to postawimy kolejną posiadłość, która tutaj powstanie w tym miejscu. I teraz czekamy na dalszą produkcję kamienia. Tutaj z tego co pamiętam, to wieża się buduje kolejna i chyba tutaj miałem postawić kolejną balistę. I chyba tak to zrobimy zaraz. Tylko będziemy musieli troszeczkę poczekać. Oczywiście dalej mamy dość tutaj duże obszary pól uprawnych, więc to też nie jest taki problem duży dla nas. Okej, tutaj są te poziomy słodkiej wody. Troszkę możemy tak skręcić w sumie. Mniej więcej jakoś tak. Czy my zarabiamy coś na minusie? Nie, zarabiamy 40 zł na plusie. Także jest dobrze. Ryby i wieprzowinę? Skąd mam ryby i skąd mam wieprzowinę, o dziwo. I szczerze mówiąc nie wiem skąd. No ale dobra. Bo nie kojarzę, bym postawił rybołówstwo, czyli tam rybaka, ani chatę, który tam hoduje na przykład świnki. Niestety nie stawialiśmy. No ale skoro mamy tutaj jakiś procent, no to chyba dobrze. Ale widzę, co nam brakuje. Brakuje nam owoców, to na pewno. Więc przydałoby się troszeczkę zwiększyć produkcję. A, bo przechowana żywność już jest tutaj na full. Więc by się przydał kolejny taki budynek. Przechowania tych produktów, którego tutaj postawimy i postawimy jeszcze tutaj farm, to znaczy kolejny sad. O, proszę bardzo. Dobra, to może dalsza rozbudowa naszego muru. Mur będzie oczywiście ciągnął się aż tutaj w sumie. Może do tego poziomu. Tak, do tego poziomu będzie się ciągnął, więc musimy to wykopać. I będziemy mieli nowe złoże kamienia. Bo te skały, co są tutaj, to nic tędy nie może przejść, czyli to jest jakby taka zablokowana droga, więc możemy tak tutaj zbudować ten mur. Okej, tutaj wydobycie kamienia idzie powoli. Żaden obywatel nie przybył? Ojoj, to słabo. W naszych bibliotekach albo kościołach jest zbyt tłoczno. Ojoj. Troszkę słabo. Ale to może postawimy sobie bibliotekę. Jeszcze na taki dobry początek. Na przykład tutaj.
A, i możemy postawić balistę. A to jest ten maksymalny poziom, tak obecnie. Czy mogę jeszcze zwiększyć? Nie. No bo to zostawiam tutaj balistę. Okej, znowu wybuchła zaraza, ale mamy dość dużo mamy w końcu tych lekarzy, więc nie będzie żadnych śmiertelnych, jakby to powiedzieć, efektów. No po prostu nie będzie tutaj śmierci naszych obywateli. Kurde, nikt nie chce nas odwiedzić, troszeczkę mnie to martwi. Dobra, to się buduje powoli. Zatem możemy troszeczkę obudować. Tak w minimalnym stopniu. A tutaj mieszkańcom dokucza oczywiście hałas. No i tutaj oczywiście jak widzicie jest ogólne tutaj zadowolenie naszych obywateli. Są to, że nadal mało węgla produkujemy drzewnego. Więc by się przydało kolejny taki mielarz. Na przykład w tym miejscu i jest kolejny atak wikingów. Oczywiście dwie armie, które idą w którym kierunku? A, od strony murów. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma żadnego uzbrojenia. Więc to jest słabo. O, i mamy 10 ludzi nowych. Bardzo ładnie. To jest oczywiście jałowa gleba, ale możemy tutaj dobudować na przykład kolejne pole uprawne. Przydałoby się troszeczkę zwiększyć produkcję żywności. Czekajcie, czy to są trzy armie? Nie, to są dwie. Tylko trzeci to jest Demokrent. A nie, oczywiście to ominę, bo sztuczna inteligencja ich poprowadzi tak naukowo, więc to nic nam nie pomoże. No, chyba że wilki zaatakują. Bo już nie pamiętam, czy wilki mogą atakować, czy nie. A jeśli tak, to byłoby fajnie. Nie. Szkoda. Miałem taką cichą nadzieję, ale jednak nic to nie pomoże. No dobra. Dobra, atak został powstrzymany, teraz musimy tylko to zgasić wszystko. I zostało to ogonięte. Dobra, wiedzą to, że tutaj potrzeba zbudować drogi. I ją tak tutaj zbudujemy. A i zajmiemy się w tym w końcu wydobycie żelaza, to co planowałem.
Czyli dwie kopalnie. Powinno wystarczyć. I kolejny kamieniołom. By zwiększyć jeszcze bardziej produkcję kamienia. No i w sumie tak tutaj będę właśnie budował po tej stronie, szczerze mówiąc. Czyli takie po dwa poziomy i to wyższa wieża. Bo tym wyższa wieża, tym większy zasięg na przykład tych stanowisk. Ale dobra, to jest w sumie już ogarnięte. Nie wiem skąd nadal mamy te ryby i wieprzowinę. Po prostu kurde nie wiem, tak mnie to trochę to dziwi. Ale dobra. Mogę się jedynie tylko cieszyć w sumie. A, czyli to też jest przepełnione praktycznie? Tak. To może jeszcze jeden taki dobudujemy. Czyli kolejne przechowanie produktów. Okej, to tutaj już postawię na przykład... O, może na przykład to sobie postawimy? Czy zbudowały się pierwsze obiekty? A jeszcze nie, jeszcze powoli będzie trwała budowa. Ale w sumie już prawie to skończyli. I mamy przeludnienie oczywiście. Więc przydałoby się troszeczkę więcej mieszkań kolejnych. Tylko nie mamy teraz drewna. Ajaj. To chyba dobudujemy w końcu leśniczówkę kolejną. I chyba zbudujemy jeszcze tutaj klinikę kolejną. Możemy na to pozwolić w sumie. Jest 9 rok. Czy nam gdzieś tutaj brakuje robotników? Tak, brakuje nam górników na przykład. O, i chyba mamy pierwszy efekt właśnie zbudowania tutaj wieży łuczników, którzy zaczęli wybijać wilki w swoim zasięgu, także fajnie. To już jest taki idealny poziom. To też. Tutaj jeszcze nie, ale chyba już tak. Jeden obywatel umarł.
Mamy nowe plony. Może bym troszeczkę zwiększył tutaj produkcję żywności, tak troszeczkę w małym stopniu. I zbudujemy nowe mieszkanie oczywiście. Czyli na przykład tutaj. A tutaj to nie wiem, może chatka powstanie. Jakie tam są w ogóle opinie naszych doradców? Mamy czegoś za dużo? A to sobie zaraz sprawdzę. Nie, wszystko jest ok ze zbiorami. Więc nie wiem, o co się rozchodzi. Ale dobra, kolejny budynek mieszkalny się buduje. Więc będziemy mieli troszeczkę większą siłę roboczą. Tutaj ja zbuduję zaraz balistę w tym miejscu. I oczywiście usunęliśmy już wilczą norę, także mamy już tutaj spokój. Tutaj oczywiście trwa wydobycie żelaza w końcu. Chociaż nie do końca, bo nie mamy zbytnio dużo robotników. Także taki to minus. Ale chyba zbudujemy kolejny skład. Czyli mały magazyn może być nawet. A może większy magazyn zbudujemy? W sumie większy zbudujemy. Na pewno by się przydało się dalsze zwiększenie produkcji drewna. Ja mam budowniczych. Troszkę dość długo trwa ta budowa. Młynarze, szkolenie wojsk. Nie wiem, gdzie to jest. Gdzie mamy tych budowniczych? A, mamy 5. Czyli tyle maksymalnie możemy mieć. Okej. A, możemy postawić tą balistę. No i oczywiście jak tutaj budynek co jakiś czas zgromadzi punkty wiedzy, tak? To przy każdym punkcie wiedzy to zdobywamy za darmo zadowolenie. Także jest to bardzo fajna opcja i bardzo skuteczna, także powoli jakby dobrobyt naszego królestwa się poprawia. Ja chyba postawię tutaj taki budynek, czyli kolejną studnię i troszkę zbudujemy dłużkę tędy. Zrobimy sobie festyn przy okazji. I zbudujemy kolejną posiadłość, albo nagle pójdzie drewno na węgiel drzewny. O, i mamy pierwsze sztuki żelaza. Okej, kolejne mieszkanie. O, mamy już tutaj balistę. A nie, jeszcze trochę drewna brakuje. Jeszcze trochę drewna brakuje.
I mamy kolejny poziom miasta, czyli tętniące życie miasto. I tutaj zbuduję mały spichlerz. I mamy atak smoka. Który idzie w tym kierunku. Chyba tam powinna już być balista. Tak. Więc może już będzie w zasięgu. Może? Czy na pewno? Tak, będzie w zasięgu. Okej, raz dostał. I smok został pokonany. Z łatwością. To chyba tutaj jeszcze zwiększymy pole uprawne zwykłego zboża. A my tutaj zbudujemy wieżę oczywiście, łuczników. I dokończymy naszą tutaj budowę. Dobra, to niech tam się powoli robi budowa. To byśmy zbudowali chatę leśnika, aby zwiększyć trochę produkcję drewna, bo nam brakuje. I zaraz będzie kolejny atak wikingów. A ja powoli zacznę budować mur w tym kierunku. Tutaj tak robię, bo tutaj będzie jedna brama i druga brama. Tak, wikingów. O, to są dwa okręty już. Czyli większa armia. Ojej, niedobrze.
Ojojoj, dobra, nie zdążyłem to zbudować, szkoda. Kurde, zawsze atakuję po tamtej stronie, ale chyba jak zbudowałem ten mur, to zmieni atak. Bardzo niedobrze. I ukradli mi złoto. Cholera jedna. Mój skarbiec. No cóż, jeszcze nie mamy wojska, od przyszłego odcinka zaczniemy rekrutację już armii. Także już to będzie na spokojnie. Także jeszcze chyba zaczniemy budować w tym odcinku kowala, ale musimy pozyskać to jeszcze złoto. Tego na chwilę obecną nie mamy. Może bym zwiększył do 20% podatki. Tutaj takie zwykłe mieszkanie. Co ja bym tutaj mógł jeszcze kupić? Znaczy zbudować. No tylko nieszczęsnego kowala by się przydało. Ale nie mamy na razie materiałów. Zakończamy tutaj budowę. Cieszę się, że zdobyli złoto. A szkoda, monety wypadają. Oczywiście da się to odzyskać później, na przykład jak dogonimy ich wojskiem, to wtedy nasi wojskowi mogą to złapać. Aha. A to bym zrobił festem, poprawić troszeczkę zadowolenia, ale już dobra. O, zbudujemy kowala, albo nie mamy kamienia. He! Albo to nam brakuje, albo tamto nam brakuje, no i tak kółko. Dobra, to poczekamy sobie. Na ten kamień. Kowala to może nie wiem, może bym tutaj go postawił, bardziej tam gdzie jest przemysł. Bo też nasi obywatele mogą być niezadowoleni z tego powodu. To sobie tylko to wytnę. Mam 14 nowych ludzi. To dobrze. Ale potrzebujemy, jak mówiłem, tego kowala. O Jezu, to jest jeszcze większe niż myślałem. Jeszcze weź to wytnij. I stawiamy. Jak to się buduje, to fajnie. To teraz zaczniemy budować koszary. Chyba w pierwszej kolejności postawimy koszar właśnie. Tylko tutaj potrzebujemy kamienia, oczywiście. Ale chyba już mamy kamień, co nie? A, jeszcze nam brakuje.
sobie poczekamy, ale możemy zrobić łuczników na przykład. Ale jednak postawimy ten budynek. Macie przydatny będzie. I może go postawię go tutaj. A może jakoś tak. Mamy już tutaj narzędzie. Narzędzia oczywiście są używane przez inne miejsca pracy. Dzięki temu mają lepszą wydajność oczywiście. To możemy później tutaj skupić ten budynek, na przykład będzie tylko wytwarzał rynsztunek albo narzędzie, a na chwilę obecną będzie wytwarzał to i to. Ale żeby jeszcze pracował, to potrzebuje oczywiście co? Węgla drzewnego. To może bym postawił kolejne takie tutaj mieszkanie ogromne. I przy okazji może jeszcze bym postawił na przykład tutaj rynek powstanie i jeszcze powstanie taki dom. Bo to tutaj budujemy duszkę. Ja na przykład taki oddział potrzebuję, 17, czyli bardzo dużo. Okej, to ty będziecie robić tylko uzbrojenie. Na razie narzędzi nie potrzebujemy aż tak bardzo. Bardziej potrzebujemy broń. Okej, pierwsza osoba umarła ze starości. No cóż. Bywa. Naturalna rzecz, można powiedzieć. I tawerna jest zbyt zatłoczona, czyli potrzebuję kolejną tawernę. Którą postawię na przykład w sumie tutaj. Wiecie co, w sumie tutaj zbudujemy kolejną taką wieżę, że będzie od łuczników. Łucznice nam się przydadzą bardziej. I w sumie tak to zrobię. Czyli podsumowując, zbudujemy to oczywiście tą wieżę, to wtedy skończymy ten odcinek. Także tak to będzie się prezentowało. Teraz zbudujemy dalszą rozbudowę. Co ciekawe, jeszcze tutaj jest ciało smoka. Jeszcze nie posprzątali.
Chyba to jest przedostatni poziom tego muru. Także mam nadzieję, że to jest ostatni poziom. Bo bardzo by się przydało w końcu kolejny budynek. A chyba produkuje mało materiałów? Nie wiem, tak na to wygląda, jakbyśmy troszeczkę mało produkowali. O, możemy zbudować, także już to zbuduję do końca. Nasz kolejny łucznik będzie tutaj. A tutaj to chyba dobudujemy sobie posiadłość. I może jeszcze zbudujemy rynek. No i tak to raczej nam wystarczy. Zbudujemy sobie jeszcze sad. Spodobało się? Jeszcze potrzebuję troszeczkę drewna, to zaraz skończymy ten odcinek. Okej, dom się zbudował. A tutaj już zaś też się skończy. No i fajnie, mamy już kolejny dom. To teraz mogę zatrzymać czas, bo zaraz będzie atak smoka, bądź wikingów. Ale też od kolejnego odcinka zaczniemy rekrutację wojsk. Także już będzie o wiele łatwiej w sumie powstrzymywać ataki. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także z tej strony był Odkrywca Radik i co? Trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć!